Okay. Przed uczucia. Rok 1987 ubiegłego wieku i ery również. Króliki, Kraków, najsłynniejszy Szandis 87, wtedy była wystawiona seksopera Szenando po raz pierwszy w reżyserii Radomniczyka z udziałami naszymi. Po miesiącach różnych prób, po Łodziach, w Warszawach, przyjechaliśmy do Krakowa, nie wiem, chyba miesiąc wcześniej, żeby przygotować ten koncert, spektakl. I kiedy kończyły się próby, to zabieraliśmy się za dekoracje, za stroje, wszystko, co tam było niezbędne. Ja wtedy występowałem za maską, więc nikt mnie nie rozpoznaje jako chór grecki z zespołem Shantymen. I w przerwach musieliśmy się jakoś doprowadzać do stanu używalności, więc odwiedzaliśmy różne dziwne przybytki krakowskie. I jeden, który mi zapadł w pamięci, to na małym rynku pasieta albo niedosytnia, to się nazywało, to być może zmieniało nazwę. Generalnie podawano tam miód pitny. Zima, luty, no to akurat miodek był jak najbardziej. Nas było stać generalnie, że biorąc przede wszystkim na trójniaczek, bo to był taki tani miodek i bardzo fajny, i delikatny, i smakowity, tudzież cieplutki. Aż kiedyś ktoś zaszalał i powiedział, że na koniec wypijemy sobie dwójniaczka na ciepło. Dwójniaczek ma to do siebie, że jest jeszcze słodszy i ma jeszcze więcej mocy. Słuchajcie, naprawiliśmy świat kilkakrotnie, wymyśliliśmy kilka genialnych pomysłów i kiedy stwierdziliśmy, że już czas się oddalić i iść tam, zabrać się do pracy, nie wiem, próba czy jakaś tam przychodzi po prostu na nas czas, było nas tam, ja wiem, z 12 osób, próbowaliśmy wstać, nikomu się nie udało.